Właśnie znajduje się przy jednej z tras, o których dzisiaj będę opowiadał. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Więc e elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to trasy rowerowe w centrum Polski, które miałem przyjemność projektować. I te trasy już wstępnie mogliście zobaczyć, ale to było w okresie, powiedzmy, jesienno-zimowym. I teraz chciałbym zrobić takie porównanie. Top 5 regionów i top 5 najlepszych tras rowerowych, jakie przejechałem w województwie kujawsko-pomorskim. Te trasy możecie zobaczyć też w formie papierowej i są one dostępne. Jak Kto ktoś jest z Wocławka albo akurat będzie przejeżdżał przez Włocławek, to w sklepie, w którym pracuję, czyli PG Bikes na ulicy Łanowej 25A, też te trasy może u mnie dostać. Więc gorąco zachęcam. Trasy obejmują 5 regionów z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które będę chciał Wam zaraz przedstawić. I posortuję to, powiedzmy, od regionów takich, które jakby najmniej mnie zauroczyły, do regionów, które najbardziej, i jaka była dla mnie, według mnie, najlepsza trasa rowerowa, którą stworzyłem. Więc, nie owijając bawełnę, zaczynajmy. Ze wszystkich regionów, póki co najmniej e, przypadło mi do gustu Dolina Dolnej Wisły i ziemi Chełmińskiej. Żeby nie było, jest tutaj, że trasy opracował Patryk Rona, Welobert, w oczywiście to e, przy współpracy z samorządem województwa kujawsko pomorskiego No i tutaj możecie też sobie te wszystkie trasy znaleźć, na przykład na komucie i zachęcam do e, obserwowanie mediów społecznościowych eskapady z przewodnikiem. Choć same miasta, czyli Chełmno, świecie i grudziąc są naprawdę bardzo fajne, fajnymi miastami. Ale powiem szczerze, że akurat najbardziej spodobała mi się najkrótsza trasa, która prowadzi właśnie ze świecia. Trasa nieduża, bo ma niecałe 15 km i 100 metrów przewyższenia. I wyjeżdżając w ogóle z miasta, na początku nie zapowiada się tak ciekawie. W momencie, kiedy natrafiamy na ścieżkę rowerową, pojawiają się dosyć fajne widoki. I skręcając później w prawo w stronę jeziora, tam już. Jest bardzo taki no, klimatyczny wiadukt, gdzie można zobaczyć pomnik, gdzie y, znaleziono meteoryt. I dalej jest trasa taka urokliwa naprawdę trochę górek, trochę otwartych przestrzeni lasu. W lesie bardzo fajna ścieżka rowerowa. I tutaj akurat ta trasa najbardziej mi przypadła do gustu. Czyli numer 5 y, to Dolina Dolnej Wisły i Ziemia Chomińska, trasa numer 6, czyli piękny widok na świecie. Tu, teraz, miejsce czwarte, jeżeli chodzi o region, i tutaj miałem delikatny dylemat, czy będzie to pałki, czy Kujawy. Należy, jestem z Kujaw, więc jestem mało obiektywny. I na czwartym miejscu są Pałuki. Pałki to Żnin i okolice. I akurat tutaj e, najbardziej trasa, która mi przypada do, do gustu, to najdłuższa trasa, czyli to będzie 64 km i 200 m przewyższenia. E, Trasa prowadzi tutaj po znanych miejscowościach, takich jak Wenecja, jak Biskupin i akurat na, w pierwszej części trasy naprawdę jest dużo e, fajny, fajnego urozmaicenia, jeżeli chodzi o atrakcje. W dalszej części trasy już powiedzmy jest tych atrakcji trochę mniej, ale za to zaczyna się jakieś dużo e, fajnych, ciekawych terenów, więc myślę, że też niejednemu to przypadnie do gustu. Więc tutaj regiony bardzo fajne. To jest trasa numer 23, Szlakim piastów. No, żnin, biskupin rogowo, wełna, żnin. Wełna, pewnie jezioro wełna też wam może być dosyć dobrze znane. Widzicie, jaki ładny rowerek był tutaj na zdjęciu. No i co, teraz wcześniej wspomniane Kujawie i okolice, czyli tutaj moje regiony, i właśnie się znajduje przy trasie, która według mnie też jest tutaj najbardziej atrakcyjna. Czyli ja jestem tutaj praktycznie przy miejscu startu. No, właśnie niedaleko. Tutaj jest nawet kawałek wtr czyli wyślanej trasy rowerowej, gdzie później odbija w prawo w stronę Smulnika, później Kowala Brześcia Kujawskiego, i tu jest. Naprawdę, według mnie, mega ciekawie. Teraz jeszcze się robi y, dosyć fajnie, bo tutaj ma się pojawić y, ścieżka rowerowa. Do tej pory był asfalt o niskim natężeniu ruchu, a teraz ma być jeszcze ścieżka rowerowa, więc. Y, Tereny zmienne, bo zaczynamy od lasu, później jest asfalt o małym natężeniu ruchu, później są małe bieszczady, bardzo urokliwe miejsce, jak tutaj na te regiony, bo cały czas góra, dół, lewo, prawo, więc naprawdę bardzo fajnie. I tam ma się pojawić ścieżka rowerowa, więc jeżeli ktoś uważa, że jest tam, było, czy było niebezpiecznie, no to teraz już tak nie będzie. Później dojeżdżamy do miejscowości Kowal gdzie znajdziemy pomnik Kazimierza Wielkiego, a następnie udajemy się długą ścieżką rowerową do Kojowskiego, a tam czeka na nas Władysław Łokietek. Naprawdę dużo ścieżek rowerowych, dużo ewentualnie jakichś mało oczyszczonych asfaltów, więc fajnie, fajnie. Polecam tutaj, jeżeli ktoś będzie we Wrocławku, to polecam tą rundę zrobić. Nie jest długa, bo masz chyba 62 km, więc naprawdę spoko. No, i jeszcze jakbym tak mógł dodać, to jeszcze puszcza Bdgoska trochę mnie za tutaj zauroczyła, ale no nie wiem, jakoś lubię te swoje tereny. Nie znudziły mi się jeszcze. Chociaż potrafię jeździć po kilka razy w tygodniu tą samą trasą, i jakoś mi się jeszcze nie znudziła. No i tu pozostają mi bory tucholskie i Krajna oraz yy, Pojezierze Brodnickie. i powiem szczerze, że jakbym miał w ciemno strzelać, to bym powiedział, że bory tucholskie, ale. No, trochę się zdziwiłem, chociaż bory są bardzo, bardzo ładne i dlatego daję je mojej ocenie na drugim miejscu. Jest bardzo dużo lasów, jest dużo jezior, naprawdę fajne tereny. Nie do końca zawsze wszędzie może jakoś ładnie utwardzone, ale jest naprawdę fajnie. Tu bardziej mam, tu jeżeli chodzi o same trasy, to mam bardziej dylemat tych tych właśnie, która mi bardziej zaimponowała, bo bardzo fajna jest trasa czyli najdłuższa, czyli 84 km. Tutaj prowadząca od Tucholi aż do Koronowa, czyli przy tym zalewie chyba koronowskim, naprawdę fajnie, fajnie cały czas las, 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 las. Tam tylko chyba kawałeczek z Koronowa, jak wyjeżdżamy, to jest kawałeczek asfaltu, i później cały czas znowu las, 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 las. Pełno jezior i to ogólnie bardzo mi się podobało ale no chyba myślę że jednak okolice tlenia bardziej mnie tutaj zauroczyły myślę że jest tam ogólnie potencjał jeżeli chodzi co do rzeźbienia tras rowerowych tu chyba według mnie trasa 18 szlakiem rzeki Wdy jest fajnie naprawdę bardzo urozmaicone tereny, co chwilę jakiś szuterek kocioł Jakaś ścieżka rowerowa, jakaś bardzo wąska ścieżka, taka techniczna. No myślę, że chyba to według mnie jest numer jeden, jeżeli chodzi tutaj o trasę w Borach Tucholskich. Samotlen też jest taka mała miejscowość magiczna, jeżeli ktoś chce z rodzinką na przykład sobie fajnie wypocząć, to, to polecam tutaj te ośrodki jest naprawdę cisza, spokój. Bo podejrzewam, że w sezonie może być trochę do, do spory ruch, ale ja akurat byłem wczesnym jesienią i ruch był bardzo mały, więc spoko, to polecam. Trasa numer 18. I tu, o, pałki. Pałuki przecież już były e, i strzeliłem gafę. W piątą mapkę jaką rowerową wziąłem to e, pałki znowu, czyli zdublowałem, a już nie chce mi się wracać do pracy, aby e, wziąć e, tą mapę, więc powiem Wam po prostu, że e, region, który mi się najbardziej podoba to jest Pojezierze Brodnickie i trasa, która według mnie jest najlepsza to z miejscowości Górzno. E, tak się składa, że w Góźnie też ostatnio byłem na wyścigu. Tam akurat była dłuższa trasa, bo 60 parę kilometrów, a tutaj jest trasa skrócona do 20. I powiem szczerze, że naprawdę te 20 kilometrów to robi takie piękne wrażenie, że polecam nawet na dłuższy czas pojechać gdzieś tam w okolicy, zatrzymać się. Polecam bardzo dworek Wapionka, też bardzo klimatyczne miejsce i pozwiedzać tam te tereny. Bo jest, jest gdzie jeździć. Trasa z zbrodnicy, ta najdłuższa, też jest mega urozmaicona. Fajnie, też dużo, dużo jezior, troch, trochę przewyższeń. Momentami pojawiają się jakieś piaski, ale to nie jest na szczęście tego dużo, ale jest naprawdę też ładnie, ładnie. Bardzo, bardzo mi się podobało tam. W ogóle wszystkie trasy praktycznie na Pojezieżu Brodnickim mi się bardzo podo podobały. No, tam nie ma takiego numeru jeden. No, nie... No Góżno jest ładne, nie raz jeszcze tam wrócę. No i to wszystkie trasy, znaczy no nie wszystkie, no wszystkie możecie sobie zobaczyć w filmach osobnych, bo jest łącznie ich sześć filmów, z Borów Tucholskich są podzielone na dwie części. Jest co zwiedzać, Kujawy mimo, że są w miarę płaskim terenem to i tak jest ładnie według mnie. Nie trzeba jechać w góry nad morze, czy gdzieś granice, granice państwa, aby zwiedzić coś ciekawego. W centrum Polski też bo naprawdę jest jest potencjał do zwiedzania i mogę wam powiedzieć, że to nie są to nie koniec tras, jakie będę projektował, bo szykuję się jeszcze coś nowego w tym roku. Mam nadzieję, że też będą bardzo ciekawe. Jeżeli macie też jakieś swoje ulubione trasy, to oczywiście piszcie w komentarzach. Z chęcią zobaczę, z chęcią odwiedzę. Jak mi czymś zauroczy, to może będę chciał się podzielić z innymi, bo warto jeździć na rowerze, zwiedzać różne tereny, regiony. I kończę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli ktoś już przejechał tą trasę, to oczywiście piszcie w komentarzu i dajcie znać, jakie są Wasze odczucia, bo co innego, oczywiście, mi, który. który Powiedzmy te trasy planowo, a co innego Wam, który te trasy przejechał. No i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się piąteczka.